Jeszcze raz pokażę. Hop, hop, trochę szybciej. Po takiej wstępnej rozmowie z trenerami UKS 18 ustaliliśmy, że na tym pokazowym treningu poćwiczymy takie proste elementy obrony. Proste dlatego, że większość z tych dziewcząt trenuje od kilku miesięcy zaledwie, więc nie znając grupy, no postanowiłem tutaj zacząć na takiej obserwacji na pewno i później wprowadzaliśmy coraz trudniejsze elementy obrony. Były też dziewczyny ze starszej grupy, które widać, że trenują już prawie 2 lata, więc umiejętności zdecydowanie były tutaj wyższe, zresztą nie ma co ukrywać, że są pod okiem dobrych trenerów, którzy tutaj od lat odnoszą sukcesy z młodzieżą. No i widać, że te dziewczyny są na dobrej drodze, praktycznie tutaj niewiele musiałem poprawiać, natomiast dużo pracy dzisiaj wykonałem z młodszą grupą, bardzo się z tego cieszę. Od razu praktycznie po pół godziny widziałem małe postępy, a to trenera chyba najbardziej cieszy. Przypomnę jeszcze raz, barki unosimy wysoko. Barki wysoko, pięty oderwane, środek ciężkości do przodu. To jest moment odbicia, tak powinien wyglądać. Barki wysoko, pięty do góry i biodra w przód. Dziewczyny, jak wygląda zadanie? Panie będą rozgrywać piłkę do was. Waszym zadaniem jest współpracować w obronie. I teraz o to mi chodzi. Osoba, która jest bliżej środka boiska, czyli w tak zwanej szóstej strefie, staje nieco dalej, tak? Krok do tyłu, na wyciągnięcie ramię, wyciągnij ramię do koleżanki, ale do koleżanki, tak? Tak żebyśmy w razie czego piłka jak będzie leciała między nami, żebyśmy tą piłkę odbiły. Dobra? I teraz ta osoba, która jest z tyłu, dziewczyny, informuje. Informacja moja albo graj. Tu. Moja graj. Ja lubię w ogóle siatkówkę i pracę. To już nie ma znaczenia, z kim pracuję, czy z mężczyznami, z kobietami, z dziećmi, z seniorkami. Czy w siatkówce plażowej, jest to moja miłość i moja życiowa pasja i no cóż, no daję, jeżeli jest taka tylko możliwość, dostanę taką szansę, to staram się dać z siebie wszystko i to naprawdę nie ma znaczenia, kto ile ma lat i jakiej płci, także to, no nie wiem, kocham to po prostu i daję z siebie ile tylko mogę. Osiemnastka. Szczecin!